Cześć, witam. Marek Kruczyński. Słuchajcie, ponownie dziękuję za wielkie zainteresowanie moim kanałem. Dostaję coraz więcej maili, trochę mnie te maile już powoli przygniatają, no ale taka moja rola. Chciałbym Wam jak najbardziej pomagać, więc pomagam. Słuchajcie, bardzo dużo pytań pojawia się odnośnie garbienia. Widzę, że filmy odnośnie garbienia w ogóle przywiązują bardzo dużo Waszej uwagi, bardzo się z tego cieszę. Widać, że dużo czasu większość ludzi spędza przed komputerami, gdzieś tam się to zwałcie, garbią się ostro. I mam takie pytania, czy jest jakieś jedno ćwiczenie, które jest w stanie zapobiegać garbieniu się? No i powiem Wam, że w zasadzie jest. I to ćwiczenie jest bardzo szeroko znane, tylko że dosyć źle wykonywane. Wielu terapeutów je poleca, jednak słabo prezentuje technikę, więc potem efekty są mizerne tego ćwiczenia. Do ćwiczenia potrzebujecie jakiejkolwiek gumy oporowej. To może być ekspander, to może być taki powerband, może być teraband ze sklepu. Nie ma różnicy, wybieracie co chcecie. I teraz ćwiczenie polega na rozciąganiu gumy przed sobą. W zasadzie instrukcje od większości lekarzy fizjoterapeutów właśnie opierają się na tym. Lot gumę, rozciągnij. I w większości przypadków potem ćwiczenie wygląda tak, że ludzie garbaci jeszcze bardziej w garbatej serwetce próbują rozciągać gumę, pojawia się wielki ból w karku, trafiamy znowu fizjoterapeuty, mówimy, coś chyba jest nie tak, proszę pana, z tym ćwiczeniem, mówi, nie, wszystko jest bardzo dobrze, proszę robić. U Was zaczyna się wtedy jeszcze większy ból głowy, jeszcze więcej garbienia się i w zasadzie guzik tego ćwiczenia. Rozciągacie tą gumę, rozciągacie, nic Wam to nie daje. Dlaczego? Ponieważ każde ćwiczenie, które wykonujecie, powinniście wykonywać w prawidłowej, anatomicznej pozycji, która wygląda tak. Klatkę wyciągam do przodu, łopatki spięte, łopatki obniżone. I dopiero w takiej pozycji, kiedy ściągam ramiona do dołu, ściągam łopatki ze sobą. Zobaczcie, jakie krótkie ramiona mi się teraz robią. Dopiero w tej pozycji. Wdech, rozciągam gumę, wydech, opuszczam. 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 Jedyne wrażenie mięśni, które pracują, powinniście mieć tutaj. Poniżej łopatek i bardzo mocno przyśrodkowo. Oczywiście włącza się do pracy gdzieś tył barku, włącza ją się mięśnie trójgłowe, ale przede wszystkim dominujące uczucie to powinno być napięcie na dole pomiędzy łopatkami. Każdy ból w okolicy karku świadczy o nieprawidłowej technice przeciążania już nadmiernie napiętych mięśni. To jest zazwyczaj za mocno, to dół pod łopatką jest zazwyczaj słabo, więc klatka, pamiętajcie, do przodu, łopatki do dołu, dopiero wtedy rozdzieracie gumę. I takie ćwiczenie, prawidłowo wykonane, momentalnie da Wam właśnie takie wrażenie dobrej, prawidłowo utwierdzonej postawy ciała. Łopatki spięte, klatka do przodu, otwieracie postawę, od razu promieniujecie. Ćwiczcie, zapraszam do oglądania moich filmików, subskrybujcie bardzo proszę moje filmy. Trzymajcie się, pozdrawiam, Marek Kruczyński.